Ale będzie dużo montażu, nie? Bo ja będę tak, zapowiadać. Siema, z tej strony Lewandowski. Taki jest najlepszy dżungel PGH. Dziękuję. Bo jedyny. Bo jedyny. Cześć. Kalach ruchowy. Jestem Jan Czarnecki, były zawodnik pierwszego składu PGH Pławno Gaming House. No co ty na to mały, chciałbyś te bibały. No co ty, to tchimy klamoty. Dobra, Krysiu, jakiś cofer. Zadamy powiem o tym, że mam tutaj OG składy PGH. I na podstawie daty oraz miejsca na turnieju i na jakim turnieju będziesz musiał powiedzieć skład. O kurde. Będziesz miał 7 do odgadnięcia. O. I będziesz musiał podać skład, jaki wtedy grał. O Jezu. No kurwa, okej. Okay. Pierwsze, lecimy. Czyli turniej 1 lutego 2019. Nazywał się turniej Chipsy Cola Gramy w Lola 2. Zajęliśmy miejsce 5-8. 19. To był pierwszy nasz skład, tak ci podpowiem, bo lecimy od początku. Pierwszy skład to był nasz, tak. Lipiec pierwszy, tak? Pierwszy luty. Luty. 2019. Kuba na bacie, na soporcie, Igor na ladekery. Mhm. Nam idzie ty, na soporcie jest... Na dżungli jest gruby i na topie ja. Tak. Tak? Pierwszy turniej, no to tak. Ja powiem na pewno. Ale jeszcze na pozycji. A, to ja de Kerry, ty byłeś na supporcie. Nie. Kurczę. No to tak. Gruby był w dżungli. Tak. Bo robił go lewy, jak kończyliśmy grę. Kuba był na supporcie. Tak. Lewy grał na topie. Mhm. Urgotę. Może ty grałeś na gdzie. O. I zaczynamy od pierwszego turnieju w ogóle Pawno Gaming. Okej, okay, na pewno Max Kujawiak na supporcie. Nie. Gdzie... Nie? Już zjebałem. Ale na turniejach? Nie, raczej nie. No to na midzie. Na midzie, na no. Na midzie, dobrze. Okej, okay, grałeś na midzie. Igor stawiam był na dekery, nie obrazuję PGH, byłem bez Igora. Krystian Lewandowski, ale na topie chyba nie na dżungli. Tak, nie? Dobrze. Gruby i Kuba, dokładnie. Kuba chyba na dżungli grał, nie? Czy odwrotnie? Odwrotnie. Tak mi się, tak? Ja mi się kojarzyło. Gruby na dżungli, Kuba na supporcie. Okej. Okay. Drugi skład. 1 marca 2019. Czyli miesiąc potem, Chipsy Cola gramy w Lola 3, zajęliśmy miejsce top 16. Dobra, ja wiem. No. To że miałem wszystkich pod uwagę, tak? Wszystkich, no. Dobra, a to nie zwyższał. No. Ty, Igor? Tak, na bocie, tak? Krzychu? Mhm. I teraz, kto tam był? Kurde, kto tam był na tym topie i dżumi? No ja dziś byłem, ale gdzie? No. W dupie. Ale to miksa, o kurde. Podaję ci, że to był ten mecz sławny Krzycha na Zeracie. Ja właśnie wiem, ale nie pytam, kto no. Gdzie gra wtedy na górze i dżungli. No to ja dżungla. Tak. No i na topie Kuba? Kuba. No, Kledel. Wyłożyć, kurde. Drugi składzik, miesiąc później, czyli 1 marca 2019. Chipsy Cola gramy w Lola 3 i zajęliśmy top 16. O kurde, dobry wynik. Jakby taki skład, to kurwa. To miesiąc później to skaduje, że też. Gruby dżungla. Nie. To jak nie było grubego, to nie było Kuba, skaduje. No to źle zgadujesz. No to był Kuba, który był na supporcie na pewno, tak? Nie. Kuba grał na midzie. Nie. No to nie mam pojęcia. Dobra. Kuba grał na AD Carry. Nie. Kuba grał na topie. Tak. Dobra, Kuba na topie. Lewy w dżungli. Tak. Ty na midzie. Nie. Ty na supporcie. Tak. Ty ja na AD Carry. Tak. Dobra, i na midzie... Czy Janusz był w drużynie z... Janusz na midzie. Nie. To... Tego możesz nie wiedzieć. Nie pamiętam. Może jakiś... Krzychu albo ktoś? Krzychu, tak? No, tak. Na Zeracie, no, tak? Na Zeracie, no. Następne. Turniej Chipsy Cola gramy w Lola 3. Miesiąc później, czyli 1 marca 2019. Mm. Miejsce top 16. O kurwa, ale poleciliście. Z takim składem to... No, stałem, że skład taki sam, nie? Nie zmienił się. Nie, myślę. Muszą się składy zmienić. Tak, okay. Czyli przynajmniej jedna zmiana będzie zawsze, nie? I który, a datę też mam podać, czy...? Znaczy, datę ja ci podałem, że 1 marca to był 2019.
Krystian dalej na topie, jakbym stawiał. Nie, na dżunglę, kurde. Okej, okay, w takim razie Krystian dżungla, Patryk na topie. Patryka jeszcze nie było. I nie doszedł. Co wy tam odpierdaliście w tym skazie? To był Big Zapad. To było ciężkie. Ej, yo, what the fuck? Okej, okay, w takim razie Krylew na dżungli. Na Krylew grom na dżungli, to nie mam opcji, że Maxiu nam idzie grał. Ty już na suporcie byłeś wtedy. Tak, ja na suporcie. No, Maxiu na suporcie, Igor na adekery. Tak. No i mamy Mida i topa. Czy oni dalej grali? Był już Patryk? Chyba był Patryk. Nie, mówisz, że nie było nie Patryka, mówiłeś. Nie byłeś Patryka, no. To w takim razie Olek i Kuba. Nie mam pojęcia, kto inny mógł tam być. Stawiam, że Olek i Kuba, Mid i Top. No dobra, powiedz gdzie. To Olek bardziej agresywny w takim razie, więc Olek Mid i Kuba Top? Kuba Top się zgadza, Olek Mid nie. 2019? Już grałem, kurwa? Jednak wolałem pewno. No dobra, ty. Czy to możliwe, że ja byłem na Midzie? Nie. Nie, no właśnie to mi się wydaje, że za wcześnie. Nie Patryk, nie Olek i Kuba, nie Igor, nie Lewy, nie ty. Popa nie znaliśmy jeszcze. Legitnie nie mam pojęcia, kto to mógł być. Powiedzieć ci? No. Zawodnik o niku Lewy 6677. Czyli Krzychu. O, Krzychu. Ten sam dzień, 1 marca 2019, turnieje online.eu 915, zajęliśmy miejsce top 32 i tym samym składem graliśmy 10 maja, czyli po 2 miesiącach, w tym samym roku, na turnieju Night Gamers zajęliśmy miejsce top 39, bo tyle było uczestników. To jest ciężkie od razu, czekaj. Musi wyłożyć raczej. Bo ogólnie gdzieś muszę znaczy... wyłożyć skład, taki no. normalny, nie? Że tak, ty no. Igor i teraz, tu na pewno, nie? Czyli ja i Igor na bocie mówisz. Czekaj, nie, muszę pomyśleć teraz, bo gdzieś będzie skład, taki normalny, czyli że... Dobra, daję was na bocie. Tak. Janusz. Gdzie? O kurde. Adam tak, wy na bocie. No. Adzion mi. Nie. Dobra, to już polecę, nie? No. Janusz top. No. Ja dżungla. Byłeś ty i Janusz, ale nie na topie i na dżungli. W sensie nie na tych pozycjach, co powiedziałeś. Że ja na topie i Janusz na dżungli? Tak. A nam idzie kto? Zgadnij. Berkes? Nie. Co, popuś? Nie. Patryk wtedy już. Kurde, to ty, no. No. Dobra, to 2 mecze graliśmy, tak? W pierwszym turnieju zajęliśmy miejsce top 32, a w drugim turnieju top 39, bo tylu było uczestników i odpadliśmy w pierwszej rundzie. Kurde, no to silny skład, na pewno. Tak, tego samego dnia, no to tak. Kuba na topie. Nie. Ty na soporcie, tak. Ja na dekery. Tak. To jest stałe w miarę. No. Janusz. Gdzie? Na midzie. Nie. Janusz na topie. Nie. Janusz w dżungli? No. Co? Czerwany gro. No, został ci top i mid. Top, Patryk na topie. Się zgadujesz. Na midzie. Patryk na midzie. Dżungla Janusz, mid Patryk. Ty adekery, ja support. A lewy! No lewy! Rzeczywiście! No dobra. W takim razie stawiałbym, że skład był ten sam, tylko Krzychu się zmienił, pewnie po prostu Jarek czy coś, znając życie. Tylko kto mógł, nie wiem, Filip za Krzycha, jak chuj. Nie, Filipa w ogóle nie będzie. Aha, tutaj. Nie powiedziałeś. Nie ma z Akademii nikogo, no. Aha, nie ma nikogo z Akademii PGH. To lewy z powrotem na topa pewnie. Nie ma opcji, że Maxiu i Igor się zmienili. Lewy na topa. Na dżungli byłeś ty? Co kurwa, Jarwanikiem! No. I na midzie był Patryk. Ojej! To był ten turniej. 2 listopada 2019, czyli końcówka roku. Mhm. Saturday Night 5x5, top 16 miejsce. Topa to ja nawet nie kojarzę, nie? Co to jest? Wiem, że teraz ma Silvera gościu. Widziałem profil. Tak mi się wydaje, że to jest on, ale nawet nie jestem pewien. Ja nie grałem na tym turnieju. Grałeś. Ja pierniczę, to was na bocie daje Igor. No, na bocie, tak. Ja to dobra, ja na dżungli. Tak. No i ten Damian coś tam, nie wiem, się nazywa. Damistrz. No to Damian. No, Damian, no a nam idzie? Derkes. Derkes. No. No to 2 na 2 na razie. No. Nie zgadzam. Dobra, ja dekery, ty support? Tak. Lew w dżungli? Tak. No zgadujesz, że nie Janusz, ani że nie Patryk? Nie. A ten Derkes? Albo coś takiego, tak? No, to jest on, no. O kurde. I top, a to topa nie zgadnę. Top to jakiś damistrz, kurwa. Nie wiem. Damistrz? No, nie, sam się zdziwiłem. Stawiałbym, okej, okay, ja jestem albo na dżungli, albo na midzie. Igor i ty na suporcie na pewno. Igor i ja się zgadzamy, no. Stawiałbym, że ja. Wydaje mi się, że jak ja już z wami zacząłem grać w turnieju, to ja cały czas chyba grałem. Patryk na topie i lewy na dżungli, tak? Lewy na dżungli się zgadza, Patryk nie na topie. Aha, okej, okay, Patryk. No. Duru i Popo, czy też który to był rok? 2019. A cały czas 2019, to nie ma opcji. Tomek grał na midzie? Tak. O kurwa, nie na miałem pojęcia. Na topie też był gościu z twojej klasy. Badyl. Też nie. Damian z wami grał tylko na tym, na... To 2019, tak?
No, Ruski, co z niej mógłby ten ziomek? To nie wiem, co to kurwa jest. Nie, no, Damian z wami grał jedynym turnieju szkolonym. Gościu ma nikt da mistrz. A nie, to nie on, to nie on. Nie Damian, to nie aha, to myślałem, że ten Damian. To też myślałem. Clash. Zrobiliśmy wynik 2-1. No to mów. Bo już na pewno była zamiana Patryk z Maszem. No to mów. No to ty, Igor. Mhm. Janusz. Mhm. Ja, Patryk. Ty tak, nie Patryk. Nie Patryk. Nie Patryk. Adzian na pewno nie. Co ty? Adzian, no. Jak Adzian na topie? No też się zdziwiłem, ale grał Fiorą. Ja Dekery, ty support. Tak. Lewy w dżungli. Tak. Janusz na midzie. Tak. Na topie Patryk. Nie. Nie. Na topie... Ciężki zawodnik. Dawid? Filas? Nie. A właśnie, nie powiedziałem. Nie ma nikogo z Akademii, nie? Dobra. Żeby nie było. Nie wiem, kto jest w Akademii. No Filas jakiś tam, Harajek. To, okej. No to... Adzian? Adzian. O kurde. King Adzian na Fiorze gra, no. Ale w sumie wtedy wszyscy mieli chujowe rangi. No lewy na dżungli, Patryk na topie. Ja bym powiedział, że to był standardowy skład PGH. Igor, Maksiu na bocie, a na midzie lewy na dżungli i Patryk na topie. To nie tylko top się nie zgadza. Adzian może. Adzian. Adzian. Dobra, następny dzień, czyli 11 grudnia 2019. Clash, zrobiliśmy wynik 2-1. Ta sama czwórka, tylko że Musiałek na topie. Ta sama czwórka tak, ale nie Musiałek. Nie Musiele? Patryk? Patryk, no. Kurwa, teraz to wykorzystałeś. Ja nie mogę. Ty, ja na bocie. Mhm. Janusz Mit. Mhm. W dżungli lewy. Mhm. I na topie Patryk. Tak. O, koniec. Drugi Clash, zmieniła się drużyna, to jakbym... Okej, tak pierwsze co z głowy, to ta sama drużyna, tylko że na topie Patryk Zadziana. Tak, i to jest dobrze. No, jeden punkt. Półtorej. A, to już ostatnie. I mamy pół roku przerwy. I mamy 6 czerwca 2020. Clash z wynikiem 1-2. Tu jest taka wiksa. Dobra, dam ci raz oporta. Tak. Mnie na dżunglę. Tak. No. Nie mam Igora Dekery. Nie. Kurde, no. Musiel, no. Nie pamiętam tego turnieju. Ja pamiętam, bo mi się dobrze z Musielem na linii grał. To ty Musielak. No. Na midzie. Nie wiem, Gargadon. Mhm. Ja dżungla na topie. Na Igora. Tak. No tak, lewy w dżungli. Tak. Na supporcie. Tak. Ja na Dekery. Nie. To ja na topie. Tak, przeczyta. Ale kurwa mówię, że ostatni się nie skapnął, że ty na topie. No. Okay. Dobra, to na Dekery Popo. Nie. To na midzie Janusz. Na midzie Janusz. Musiel, no. O kurde. No. Chyba dobrze mi poszło. 3 lata temu to już było technikum, to ja na pewno byłem na midzie. Maksiu i Igor na pewno na bocie. Jak się zgadzam, ty się zgadzasz. Igor się nie zgadza, mówiłeś. Ale wy się zgadza. Lewy na drugi. Tak, dobrze. To się zgadza. Musiel, dobrze. Właśnie kojarzyłem, że był taki turniej z Musielem. Tak, okej, w takim razie Musiel, Maksiu na bocie, ja na midzie, lewy na dżungli, Igor na topie. Igor na topie, okej. Okay. No... Koniec quizy. Punkcik. Honorowy, dokładnie. Lewy miał 2, także nie ma wstydu. A który lewy zgadłem? Pierwsze dwa zgadłem. O kurwa. No, bo lewy to pamięta, nie? Bo no tak. Dalej no się tak. Śmiejemy z tego. No. Ale że to żadnego standardowego składu PGH nie zgadłeś. Właśnie mówię, że będę... Chciałem to sobie zobaczyć generalnie, nie? Że aha. Po tym już będę leciał, że pewnie musi być gdzieś no, pewny skład. Tak, chociaż jeden i w momencie, kiedy mi zatopiłem, mówię, to na pewno nie będzie to skład. Nie akurat no. Skład, no. Dobra. No, jest honorowy punkt. Kończymy nagrywki. Pożegna się ładnie z widzami. Zdrowie.